Górnik Wałbrzych wciąż bez zarządu. Niegdyś piłkarska chluba miasta obecnie znajduje się na granicy upadku. Wciąż nie może znaleźć chętnych na przejęcie sterów w klubie. Problemy organizacyjne to tylko część kłopotów, z jakimi boryka się klub. Na Górniku Wałbrzych ciąży wciąż dług, którego spłata może okazać się trudna, choćby z uwagi na brak sponsorów. Bez wątpienia istotnym problemem w funkcjonowaniu klubu jest brak faktycznego zarządu, bowiem jest prokurent, który posiada wszelkie prawa do reprezentowania stowarzyszenia i spółki na zewnątrz. Jest również nadzorca sądowy wytypowany do przeprowadzenia restrukturyzacji i obsługi tego długu, który Górnik Wałbrzych chciałby niwelować wobec swoich wierzycieli, ale w naszym przekonaniu zarząd klubu powinien funkcjonować w sposób niezakłócony. Myślę, że jeśli te problemy finansowe, o których teraz mówimy, rozpocznie się ich naprawa, rozpocznie się restrukturyzacja długu faktycznie, to wtedy takie osoby będą mogły myśleć o objęciu klubu. Na to liczymy. To na pewno dzisiaj jest najbardziej potrzebne, żeby w klubie był zarząd, żeby był człowiek, który to nadzoruje, do którego można się zwrócić z problemami. To na pewno nie ulega wątpliwości, że to jest najbardziej drażliwy temat. Jak informują władze miasta, są w ciągłym kontakcie z klubem. W ciągu kilku miesięcy powinna się rozpocząć spłata długów. Jesteśmy w kontakcie z przedstawicielami klubu. Rozmawiamy na temat bieżącej sytuacji, tego co się dzieje, jak wygląda szkolenie, jakie są plany na najbliższy okres czasu. Klub wystartował też w konkursie ogłoszonym przez Urząd Miejski na organizację szkolenia dzieci w ramach ustawy o pożytku i wolontariacie. Wyniki tych konkursów będą już wkrótce. Zawodnicy mimo trudnej sytuacji chcą nadal reprezentować wałbrzyski klub. My jesteśmy w trakcie przygotowań, jesteśmy już trzeci tydzień w treningu i wszystko robimy, żeby zespół był przygotowany, żeby zespół się utrzymał. No tak, to jest nasz cel sportowy. Ci, którzy się zadeklarowali, że tutaj chcą grać i chcą zespół utrzymać, to tutaj te deklaracje są podtrzymane i nie mam sygnałów, że ktoś chce odejść. No jeżeli ktoś by nie chciał zostać w Górniku, nigdy tutaj go nie trzymał.